Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj kolejna porada do Windowsa, a konkretnie chodzi o zapisywanie plików e, do plików stron internetowych. Jak sobie w tym przypadku radzicie? Ja Wam podpowiem, jak ja sobie radzę. Oczywiście, pewnie wielu z Was zna taki programik, nie programik, można powiedzieć, dodatek do niektórych przeglądarek internetowych, a który robi cuda, jeśli chodzi o zapisywanie e, stron do plików internetowych. Dzięki czemu. Bardzo łatwo e, takie dane sobie gdzieś przechowywać na zewnątrz, dołączać do innych plików i tak dalej. Zobaczcie, o co chodzi. Przełączam się na ekranik. Ja, ja używam najczęściej w życiu przeglądarki Google Chrome, tylko bardzo Was proszę, nie atakujcie mnie zaraz. O Mirku, jak Ty możesz polecać Google Chrome, a ja nikomu nie polecam. Ja jej akurat używam najczęściej, a nie, nie tam, żebym polecał. Chcesz używać opery, używaj opery. Firefoxa, Firefoxa. Nie o to chodzi. Zobaczcie, wejdę sobie na znaną stronę, pewnie wszystkim, atnel.pl. Proszę bardzo. Chcemy sobie taką stronkę, jakąś dowolną, zapisać, po, od po prostu zapisać do pliku. Jak możemy to zrobić? No, wiadomo, prawie w każdej przeglądarce są jakieś opcje. Tutaj wchodzimy sobie na górze, klikamy. Akurat w chromie więcej narzędzi, a następnie mamy przecież opcję zapisz jako to po co nam tu jakieś dodatkowe rzeczy. Ja sobie to zapisuję do folderu o nazwie 111 mojego ulubionego. Strona mi się ma zapisać właśnie pod takim to tytułem, HTML rozszerzenie. A zatem klikam zapisz. Zobaczcie, że chwileczkę ten zapis trwa, to nieistotne, czy wolniej, czy szybciej. Przechodzę zamykam w ogóle przeglądarkę teraz zobaczcie klikam sobie eksplorator Windows przechodzę na dysk C przechodzę do folderu 11 i cóż ja widzę mam plik o nazwie HTML, ale jednocześnie folder o tej samej nazwie jak ten plik. Przy czym folder zawiera, zawiera zobaczcie, różne pliki, które tam zawierają, jakieś GIFy, nie GIFy, jakieś różne źródłowe rzeczy z tejże strony. Czy to jest fajne, czy nie fajne? No mamy. Ktoś powie, po co mi więcej? No właśnie. Tymczasem nieraz sobie jakąś stronkę chcemy zapisać, żeby móc ją gdzieś zarchiwizować, żeby później do niej wrócić, żeby mieć, wiecie, w różnych swoich poradnikach, to jest bardzo ważne. I teraz uwaga, wystarczy w nią teoretycznie kliknąć. Jak, mamy, jak używamy Chroma, to ona się odpali w Chromie, jak w Edge, to w Edge, jak w Firefoxie, to w Firefoxie. Klikam zatem w tę stronę i słuchajcie, oh my God, co tu się dzieje? Zobaczcie, pusta strona, znaczy jest coś na niej, nawet wyskoczyło mi cookies, pomimo to, że ja już na tej stronie wcześniej byłem, cookies mi nie wyskakiwało i proszę bardzo, całego tej części kontentu tej strony w ogóle nie ma zapisanej. To się może przydarzyć Wam, zależy jak są strony robione, czy z udziałem flesza, czy bez flasha, czy jakiś DHTML, HTML, po prostu takie zapisywanie plików bywa biedne bym powiedział i później jak zrobimy zapis a sobie z tego sprawy nie zdajemy to bardzo często gdzieś na tej stronce, którą chcieliśmy zapisać i mówi że atnel no brakuje nam kurczę, tego na czym nam zależało właśnie prawda yy, okej okay, yy, powiem wam tak gdybyśmy to zapisali sobie w firefoxie dokładnie tak samo by było nie wiem jak w edge'u możemy na szybko spróbować sprawdzić nie wiem tylko czy mam tu edge ale pewnie mam sobie wpiszę EDGE, bo ja go normalnie wykasowuję. Zobaczymy, jak sobie poradzi EDGE. O, tutaj oczywiście użyj, nie aktualizuj ustawień przeglądarki. Na razie nie chcę, bo ja i tak EDGE'a nie używam na co dzień. Spróbujemy wejść na stronę atnel. .pl To nie chodzi o to, że tylko ta strona, Atmel jest taka trudna, ale na nie możecie sobie robić wejrzu. Otworzyłem po raz pierwszy, wyskoczyło mi, że rozumiem o plikach cookie. Zobaczcie, klikam. Gdy już będę odświeżał, to mi się nie powinna pojawić informacja o cookiesach, prawda? Wchodzę sobie, próbuję tutaj wejść. Pewnie gdzieś tu będzie jakaś opcja. Zapisz jako. Więcej narzędzi, podobnie jak w Google Chrome, o dziwo w edge mamy. Zapisz stronę jako. Spróbuję to zapisać również w folderze 1.1, tylko tu sobie zrobię podfolder folder edge, czyli, że ta strona będzie zapisana w edge. Proszę bardzo, zapisz. Trwa zapisywanie. Zamykam zatem przeglądarkę. Wchodzę do folderu edge i zobaczcie. Podobna sytuacja, to znaczy sprawdźmy może wielkości plików, tu mamy 20 kb, łącznie zaznaczę dwa pliki, prawy klawisz, właściwości, łącznie strona zapisana w tym, w Google Chrome zajmuje mi 500 kb około, tak? A w Edge'u ile? Zaznaczę dwa pliki na razie, prawy klawisz, właściwości, około tam, no też 500 kb, dobra, no, klikam, może będzie lepiej, klikamy, oh my god, podobnie. Zobaczcie, znowu mi cookies wyskoczyły, znowu coś. Powiem Wam, że niektóre strony bez problemu się zapiszą w miarę wszystko ładnie, ale mówię Wam, no czasem nie zapisze się to, na czym nam najbardziej zależy. Jakiś link gdzieś do kliknięcia i tak dalej. Co więcej, moi kochani, bardzo często. Linki, w których tu jesteśmy, zobaczcie teraz, jak podjeżdżam myszką na jakiś link, taki zwykły. To tutaj widzę na dole, że będzie odnośnik, i przejdę do tej strony. Ale czasem niektóre linki nie działają wprost, i coś próbujemy klikać. Na przykład tutaj zobaczę, nie, tutaj też chyba wyjdzie, że na stronę główną mi wróci o, z tego poziomu. Czyli tam będę mógł już wejść, ale nieraz nie jestem w stanie przejść z powrotem, nawet na stronę źródłową, dostać się i tak dalej. Przy takim zwykłym zapisie z dowolnych przeglądarek. Ja nie testowałem opery. Może Opera robi to lepiej, sprawdźcie. Ja nie do tego dążę. Dążę do tego, że gdy używam sobie swojego e, ulubionego, e, akurat swojej ulubionej przeglądarki Chrome, ale wiem, że to jest również możliwe w Firefoxie, jeśli używasz Firefoxa, można zainstalować taki ładny dodateczek, który się nazywa Save Page. Save Page do Chroma, do Firefoxa, być może do innych przeglądarek. Zobaczcie, szukam go sobie. Sawę, pagę wpisuję tutaj. Proszę bardzo, save page i mam a na przykład chrome.google.com i tu będę miał już save page we, a zatem klikam save page we, proszę bardzo, i mam możliwość dodania takiego rozszerzenia do Chrome. Robię dodaj, e, będzie mieć te uprawnienia i tak dalej, zgadzam się, dodaj rozszerzenie, proszę bardzo, e, ja tutaj z synchronizacji na razie ze swoim kontem nie chcę włączać, to nie jest mi do niczego potrzebne. E, teoretycznie powinno się dodać, przejdę na stronę, Atnel, atnel.pl Ale nie wiem, czy, ta, czy teraz mi się to włączyło bez synchronizacji. Wejdę sobie w ustawienia, wejdę sobie na szybko w rozszerzenia. Save page jest, powinien działać. Może uruchomię przeglądarkę od nowa, bo tu powinna się pojawiać ikonka tego save page'a. A zatem uruchamiam przeglądarkę od nowa, wejdę sobie na stronę atnel. atnel no i Save Page mi się nie... Ok tylko mam rozszerzenia widoczne. A dobra, tutaj jest, że przypnij. Dobra, trzeba było jeszcze kliknąć ten ptaszek, przypnij. Zobaczcie. I od tej pory pojawia się rozszerzenie. O, tutaj taka dyskietka, żeby mogę zapisać stronę. No to sprawdźmy, co nam to da. Będzie lepiej, gorzej, jak myślicie? Uwaga, no dlatego wam to polecam. Pewnie będzie lepiej. Klikam save page. On chwilę myśli, włączyło mu się to taki napisik save tak, przygotowanie do sejwa i uwaga, zobaczcie co on pokazał ładnie, some resources could not below. loaded, czyli on mówi, że uwaga, niektóre źródła z tej strony nie mogą być załadowane, jedno z 25 nie może być załadowane. Słuchajcie, śledźcie sobie czasami, on będzie mówił czasami dwa, trzy może podać, zależy jak ogromna strona i tak dalej, tutaj podpowiada co można spróbować zrobić, żeby to przeskrolować stronę do dołu, żeby zapisywać i tak dalej, ale powiem Wam, że jak on pokaże, że nie można zapisać jednego, czy dwóch, trzech źródeł, to jest nic. I tak będzie po stokroć lepiej, od aż mieciareczki po plecach przechodzą, od tego, co widzieliście na początku tego poradnika. A zatem klikam z chęcią Continue Save. Zobaczcie, stronka się zapisała w porównaniu do... widzieliście, jak szybko? Tylko mignęło, ciach, pyk, zapisane. I sprawdźmy. Yy. Wejdźmy sobie tylko teraz gdzie ona mi się zapisała, ja się zastanawiam. Aha, pewnie tu jest jakiś folderek wybrany, ja nie ustawiłem, kliknę sobie zatem prawy klawisz, pokaż w folderze, a zapisało mi się do pobranych, do domyślnego folderu. Tam można pewnie będzie zmienić sobie ten domyślny folder. E, proszę bardzo moi drodzy. E, załadowała mi się ta stronka, leży tutaj ja ją, ale zobaczcie co jest ciekawe. Załadował się tylko jeden plik HTML i uwaga, on ma 1100 KB, czyli 1,1 megabajta. Dla porównania wezmę go sobie, zrobię Ctrl C, czyli Ctrl C, albo prawy klawisz i kopiuj, tak? I sobie wejdę na ten mój folder 11 i tutaj sobie zrobię folderek nowy. Save Słuchajcie, save page, jak to nagrywa. I wklejam sobie tego HTML-a. I zobaczcie, mam jeden plik HTML. Nie ma dodatkowego folderu o takiej samej nazwie, w którym będą resursy, czyli te źródła. I, czy to nie fajnie? Już mi nie będą się ciągały jakieś dwie rzeczy. Gdybym chciał to teraz gdzieś dodać, zzipować, nie wiem, przekazać, to po prostu mogę przekazać jeden plik. Zobaczcie jego rozmiar. I, 10,7 MB. No to, a już wiem, wiem, wiem. No Mirek przedłuża. Kliknij Mirek już tam słyszę głosy od was, żeby zobaczyć co on pokaże. Uwaga, tada. Moi drodzy, nie dość, że. A ciareczki po plecach pewnie u wszystkich przechodzą. <laughs> nie dość, że pokazał całą stronkę, bo tu akurat u mnie chyba we flashu na tej stronie coś jest. To nieważne, że flash już jest nieużywany. Zobaczycie, że ten program się sprawdzi w wielu nieoczekiwanych sytuacjach. Naprawdę, mówię wam, a pewnie już nie raz się przejechaliście. Zobaczcie, co więcej, większe, albo w zasadzie wszystkie linki, nie tylko te, które tam działały, tutaj te linki, teraz których nie było widać, działają. Co więcej, czy widzicie tutaj, żeby on krzyczał, że cookies. Nie, on już wie, że te kukisy były wyświetlane. Zapisał to najlepiej jak tylko mógł. Słuchajcie, no, rewelacja. Powiem Wam, że ja, jak używacie na przykład Microsoft Office'a i tam macie taki program OneNote, do którego można dodawać yy, różne pliki wręcz i tak dalej, to bardzo fajnie jest do niego dodać taki plik mhtml, jak, jako, nawet nie trzeba go zipować i tak dalej. Dodajemy go i on jest już tam archiwizowany. A tak musielibyśmy dodawać i folder, i plik html. Krótko mówiąc, o czym ja tu gadam, zobaczcie. W przypadku tego, co zapisał save page, ja dodaję tylko ten jeden plik HTML, koniec. W przypadku y, tego, co zapisał mi Google zwykły, to musiałbym dodawać i to, i to, co robi mi zamieszanie, no to zwykle wtedy, co robicie, dodaj, skompresuj to do pliku zip i ewentualnie jako zip gdzieś przekazujecie, a to i tak nie w pełni się otwiera i potem ktoś Wam powie, e, nie udało się. No słuchajcie, rewelacja, jeśli chodzi o ten save page. Mówię wam, że w Firefoxie na pewno też jest dostępny ten save page. Tam jest jeszcze save page, który zapisuje do PDF-a. Z tego nie korzystam, ale to jest rewelacyjne. Bardzo często korzystam Czasami ktoś mnie prosił na maila, żeby mu przesłać jakąś stronę, to później się dziwi Mirko, a czym to zapisałeś? A jak to jest zrobione? Ja nigdy tak nie mogę zapisać do HTML-a. No to teraz już wiecie, czym się Mirek k 6 posługuje, prawda? Co tu chciałem jeszcze pokazać? Zobaczcie, że gdy przejdę na stronę na przykład forum.atnel.pl, wejdę sobie do jakiegoś działu forum, na przykład język C dla AVR, Przejdę sobie do jakiegoś tematu, który zawiera kod, na przykład tutaj pewnie będzie jakiś kawałek kodu, jest kod, tylko tyle, że tutaj zwykle trzeba, jak chcemy, żeby, za... zobaczcie, gdy ten kod jest zwinięty, to niestety to pole ani w tamtych przeglądarkach, ani w tej się nie zapisze, chociaż w niektórych stronach udaje się sobie w page'owi zapisać, ale tutaj musimy pamiętać o tym, żeby zrobić... Kliknąć rozwin kod. Jak go rozwiniemy we wszystkich postach, w, nam, w których nam ewentualnie zależy na tym kodzie, żeby był rozwinięty. To słuchajcie, gdy teraz zrobię. O, ale czasami ten save page robi się taki, powiedziałbym, niewyraźny, ale i gdy klikam, to jakby on nie działa. No, wystarczy zrobić odświeża, proszę bardzo, tylko że muszę pamiętać, żeby jeszcze raz rozwinąć kod i już save page działa. Proszę bardzo, znowu mi się zapisał do folderu. Pokaż w folderze, zrobimy, ja go sobie przeniosę, ctrl-c i przeniosę go sobie do tego naszego e, save page'a tutaj. Zobaczcie, kolejna strona zapisana, Tech Forum 450 kB, jeden plik, proszę bardzo, klikam, tada, nie dość, że we wszystkie tutaj linki mogę klikać, wszystkie mi zadziałają, cały kod jest widoczny, popróbujcie sobie tego dodatku, tego save page'a. Jest to maleństwo. Teoretycznie można powiedzieć, że niegodne uwagi, ale jednak strasznie ułatwia życie. Ja zawdzięczam to mojemu koledze, który mi podpowiedział, więc stwierdziłem, że podzielę się takimi ciekawostkami z Wami i to dlatego ostatnio seria poradników, która zaczęła się od Windowsa 11, którego polecam sobie przeinstalować od Windowsów 7, 10, 8, za darmo, za free pokazałem poradniki. Tak samo pokazuję teraz, dzielę się z Wami informacjami o ciekawych narzędziowych programach. Jeśli myślicie, że to wszystko, to się mylicie. Na pewno jeszcze tu się pojawią i pokażę Wam inne programy, z których zobaczycie. Z tego programu nie korzystają tylko programiści, elektronicy. Z tego programu korzysta każdy, z tego Safe Page. Każdy, a szczereczki po plecach przechodzą. Czy jesteś młodym człowiekiem, czy starszym, czy zajmujesz się taką branżą, czy inną, to strony internetowe w dzisiejszych czasach każdy lubi zapisać porządnie. Safe Page. Wam to umożliwi. Tylko uwaga, nie zarzucajcie mi potem na YouTubie, że ja biorę jakąś kasę za reklamę tego czy innego programu. Nie reklamuję, po prostu polecam to, czego się sam dowiedziałem. To by było na tyle. Króciutki, a mam nadzieję, że treściwy i ciekawy poradniczek. Hejo, do następnego razu.